Kruk wędrowny jest to gatunek, który kiedyś wyginął w latach 60. prawie całkowicie na całym świecie. Ostatnie gniazda sokoła wędrownego w Polsce były znalezione w latach 60. Potem przez kilkadziesiąt lat praktycznie go nie było. Od lat 90. wypuszczamy duże ilości sokołów na wolność pochodzących z hodowli. Już wypuszczono około 1500 ptaków przez te lata. No i to przynosi efekty. Pierwsze takie znane gniazdo sokoła to było w 1998 roku na Pałacu Kultury i Nauki. W tej chwili znamy już około setki gniazd, także przybyło ich bardzo dużo, ale nadal jest to jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. No, dzięki takim firmom jak Orlen, czy wiele innych dużych firm w Polsce i mniejszych również, które udostępniają nam takie wysokie budowle, no, mają te ptaki gdzie mieszkać, gdzie zakładać gniazda. Na całym świecie gniazdują głównie w górach, na półkach skalnych. No, jak się spojrzy na takie wysokie budowle, jak kominy czy wieżowce, to dla nich są takie sztuczne, wielkie skały. Wystarczy im tylko zabezpieczyć tam odpowiednie miejsce do gniazdowania, żeby miały gdzie dołek wygrzebać, złożyć jaja, odchować młode. To się bardzo dobrze w miastach czują. Czy taka procedura jak dzisiaj obrączkowania jest raz w życiu w sokołach i co będzie się działo dalej z tym sokołem? Tak, to jest jednorazowy zabieg. Te obrączki im zostają na całe życie. Za jakieś 3-4 tygodnie zaczną latać. Jak się usamodzielnią, nauczą się dobrze polować, zaczną szukać swojego miejsca na ziemi. A dzięki obrączkom, jeśli gdzieś się pojawią, gdzieś założą gniazdo w innym miejscu, będziemy mogli je zidentyfikować i będziemy wiedzieli, skąd one pochodzą. A ile mają miejsce obrączki? Słucham? Jakie wieku? Najczęściej obrączkiem jest sokoły w wieku około 3 tygodni. Tak, one mają 3 tygodnie w tej chwili. Jeśli są starsze, też można, ale to wtedy jeszcze większa walka jest z nimi, także te wyjątkowo bojowe są tutaj, bo zazwyczaj w tym wieku są trochę spokojniejsze. Jako Biuro Ochrony Środowiska uczestniczymy w różnych projektach służących ochronie bioróżnorodności, też edukacji ekologicznej. Sokół wędrowny to jest gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. My od lat odbudowujemy tą populację, ponad 50 piskląt zostało wyklutych, także co roku czekamy na ten moment, cieszymy się, no i mamy satysfakcję, bo niewątpliwie młode sokoły są tutaj wartością dodaną. Także zachęcamy wszystkich do śledzenia, do obserwowania młodych sokołów, bo online, bo one dostarczają dużo emocji, szczególnie właśnie w okresie wiosennym, w sezonie lęgowym. Trwa również konkurs na wybór imion dla maluchów. Ile zgłoszeń wpłynęło w tym roku? Propozycji było bardzo dużo, zarówno męskich, jak i żeńskich. Tak około 100 propozycji męskich, około 100 żeńskich. Po pierwszym etapie konkurs wkroczył w drugi etap. To było jury konkursu, wytypowało po 7 najciekawszych imion. I jutro rozpoczyna się trzeci etap naszego konkursu, głosowanie na najciekawsze imię. Także zapraszamy wszystkich na stronę www.peregrinus.pl, żebyście oddawali głosy dla naszych sokołów. Dzisiaj można było je podejrzeć bliżej, dzięki Państwu też oczywiście. Więc można pomyśleć, które imię do którego z tych sokołów pasuje najlepiej.